kiedy przyszłam i pierwszy raz spojrzałam na cudowną hostię w relikwiarzu, to miałam właśnie taką pewność, że Pan Bóg mnie kocha. Pamiętam jako dziecko, kiedy kapłan wychodził na ulicę z wiatykiem. Szedł z Najświętszym Sakramentem do kogoś chorego, do kogoś umierającego. Pewnie ostatnie namaszczenie. A oni klękali. Mężczyźni zdejmowali czapki. Było to takie piękne, niezwykłe. Dzisiaj tego kompletnie nie ma. Mówiąc krótko, zmieniona część hostii nie jest kolonią bakteryjną, nie jest kolonią grzybiczą, jest tkanką, ta tkanka to tkanka mięśnia serca, a badanie DNA dwukrotnie potwierdza, że pochodzenia ludzkiego. Nie jestem ani bogatsza, ani młodsza, ani piękniejsza. Mieszkam w tym samym domu, pracuję w tym samym miejscu. Pozornie zajmuję się tym samym. Ale to wszystko ma smak. To jest Pan i Król, i przed Nim trzeba upaść na kolana, i jest tak czysty, tak boski, prawda, że inaczej sobie nie wyobrażają. Tam jest Chrystus, czyli tam jest Bóg.